Dlatego jestem naprawdę taka szczęśliwa, jak mogę się spotkać z polską młodzieżą. Mój język polski jest trochę odmienny od waszego, dlatego że ja byłam poza granicami kraju przez 75 lat. Jestem w Polsce od 5 lat. Sama uczę się tego języka. Jestem zdumiona, jak szybko Polacy mówią. Czasami trudno mnie zrozumieć mowę polską, bo my jakoś ludzie z Kresów mówimy trochę wolniej. Z wykształcenia jestem pedagogiem. Mamusia bardzo dobrze mówiła po rosyjsku. Matka mnie wzięła na ręce. Wzięła figurkę, która przyszła z Niepokalanowa do rąk. Pod drugą pachę włożyła. A moje rodzeństwo z tobołkami na plecach. I tak szliśmy na stację. Dzisiaj mówimy dużo o patriotyzmie. Pomyślcie sobie, jakimi patriotami byli Sybiracy. I ich nie trzeba było uczyć, co to jest patriotyzm. Jeżeli był zapytany, które były najszczęśliwsze lata jego życia, zawsze powiedział w Afryce, w Tengeru. I chciałam jeszcze tylko dodać, że głodny człowiek śni, ale wiecie, o czym śni? Tylko o chlebie.